O tym sporo rozmawiać. O tych pętlach za momencik, ale mamy telefon. Pan Rafał dodzwonił się do nas. Witam pana i słuchamy. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy będzie przedłużona linia nocna z Piątkowa z osiedla Sobieskiego właśnie na Franowo. Gdyż na przykład osiedle Polanka, tutaj Katowicka, my nie mamy autobusu nocnego. Tutaj ta część ratajska będzie tak zwany szybki tramwaj. Czy to można przedłużyć z Alei Marcinkowskiego, żeby jechał tutaj koło Kupca Poznańskiego, Mostem Świętego Rocha i dalej właśnie na Franowo. Tutaj też nie ma tej uciążliwości, że nie będzie przeszkadzał ten tramwaj mieszkańcom w nocy. Czy też będzie taka możliwość tutaj? Czy to mają państwo w planach? Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. No to jest głos, myślę, wielu mieszkańców. Nie, wiedziałem, że będzie takie pytanie, ale... Umówili się panowie na telefon? Nie umówiliśmy się. 2 lata temu, 3 lata temu podjęliśmy taką próbę. Aha. I zwróciliśmy się do rad osiedli. I jedno z osiedli, nie wiem w tej chwili, które zaprotestowało przeciwko tej linii, bo chcieliśmy się połączyć Sobieskiego z Pętą, wtedy dowożę mieszkańców Rataj odpowiednio do Centrum Kulturalnego Stary Rynek, który w nocy jestem. Centrum mi odpowiednio, natomiast Rada Osiedla wyraźnie, mamy te pisma, mamy zgromadzone materiały, ale oczywiście podejmiemy kolejny trud, rozpiszemy podobnie. Ta propozycja przez nas była przygotowana. Dobrze, a teraz Rada jakby się zapatrywała na taki pomysł? Całkowicie popieramy przedłużenie linii nocnej tramwajowej tutaj do Franowa. Trudno mi się wypowiadać też, jaka Rada Osiedla była przeciwna wówczas tym zmianom. Dobrze, a skoro mówimy o tamtym rejonie, to ja wiem też, że są głosy mieszkańców osiedla przy ulicy Milczańskiej, którzy pytają o to, czy doczekają się przystanku między Polanką a osiedlem Tysiąclecia. No i ten problem docierania pieszo do przystanku jednego albo drugiego jest faktycznie spory i dotyczy bardzo dużej grupy mieszkańców. Tam jest mnóstwo nowych bloków. Tak, na ten odcinek będzie rozpisany projekt i w projekcie na pewno to będzie uwzględnione w pierwszej kolejności. Mhm. Mamy kolejny telefon. Pani Bogumiła jest z nami. Witam panią serdecznie i słuchamy. Dzień dobry, ja jestem mieszkanką osiedla Powstań Narodowych i mnie praktycznie ta nowa linia absolutnie nie dotyczy, bo bezpośrednio koło mnie nie będzie przejeżdżał tramwaj. Natomiast usłyszałam cię, że ma być zlikwidowana linia A, która tak naprawdę w tej chwili jest bardzo dobrym, bym powiedziała, połączeniem i widać to również po ilości pasażerów, którzy jeżdżą tym autobusem. Chciałabym się dowiedzieć coś więcej na ten temat. Panie dyrektorze, linia A ma przestać istnieć, a faktycznie nawet teraz tam przecież jeżdżą autobusy przegubowe, dlatego że mnóstwo osób z nich korzysta. Znaczna część pasażerów, tak sądzimy. Oczywiście zapoznamy się z opiniami poszczególnych rad, skierujemy właśnie do tej linii tramwajowej. Natomiast, jak mówię, nic tu nie jest do końca rozstrzygnięte i niczego jeszcze nie... Ale skąd ten pomysł na likwidację A był, panie dlatego, dyrektorze? Żeby po prostu zdecydowana większość pasażerów przejął tramwaj. Jak to opiniuje Rada Osiedla Hartowa? Póki co mamy stosunek neutralny do likwidacji linii A. Jesteśmy jeszcze w trakcie słuchania mieszkańców. Sami między sobą też się konsultujemy i dopiero wówczas, kiedy wypracujemy to stanowisko, będziemy jakoś w stanie zaproponować, czy jesteśmy przeciwni. Do pana chciałabym tak zapytać trochę szerzej o te propozycje ZTM-u, dlatego że one idą w konkretnym kierunku. Tak naprawdę nieco funkcję ronda Rataje ma przejąć nowa trasa tramwajowa Franowo i pytanie, czy jako, że ona nie obejmuje całych Rataj, czy to jest dobry kierunek myślenia i planowania? Generalnie co do zasady jest to dobry kierunek, że znaczna część linii będzie dowozić się do tramwaju. Mamy pod analogiczną sytuację z PST, że Piątkowe i Winogrady są dowożone do trasy tramwajowej PST. Natomiast unikałbym jednak sytuacji takich, że tylko i wyłącznie autobusy będą dowozić do ratajskiego tramwaju, gdyż to może spowodować w przypadku jakichkolwiek perturbacji na sieci tramwajowych paraliż komunikacyjny Rataj. Tutaj bym się skłaniał mimo wszystko do pozostawienia autobusu na trasie linii A, zaznaczam, jako autobusu w normalnej taryfie, nie jako autobusu pospiesznego. Oraz skłaniałbym się, tak jak już wspomniałem, żeby część chociażby autobusów bezpośrednio do ronda Rataje dojeżdżała, zwłaszcza łącząca te dalsze dzielnice. Część autobusów, tak. I tutaj jeszcze bym się zastanawiał, czy nie da się zredukować liczby linii autobusowych, połączyć je, natomiast podnieść ich takt. Bo główny problem właśnie polega na tym, że nadal pozostaje dość duża liczba linii autobusowych, natomiast pasażer, który niekoniecznie musi mieszkać na Rataje, może przyjechać z innych dzielnic, wysiada na przystanku i nagle widzi dziesiątki różnych linii i właściwie nie wie, o której godzinie odjeżdża. Rozumiem. Panie dyrektorze, zanim pana poproszę o komentarz, to odbierzmy telefon. Pani Ewa dodzwoniła się do nas. Witam panią, dobry wieczór i słuchamy.
Oj, przepraszam Panią, że tak długo Pani musiała czekać, ale poprosimy o ten telefon po raz drugi, na pewno szybciej dopuścimy Panią do głosu. Panie Dyrektorze, no tutaj konkretne propozycje: zostawić, a przerzucić na normalną linię, ograniczyć nieco ilość linii odchodzących, żeby była bardziej przejrzysta ta sytuacja, ale jednak do ronda rataje, żeby dojeżdżały autobusy. No, Panie Dyrektorze. Ani jest rozstrzygnięta, natomiast no, jeżeli nas, nie tylko nas, przekonacie Państwo, czy radość się da, to oczywiście odstąpimy. A co trzeba zrobić, żeby przekonać ZTE? No, trzeba wydać opinię, bo nie można zachować się neutralnie, bo ja bym chciał być też neutralny dla wszystkich, ale to nie o tym chciałem powiedzieć. No nie, ale będziecie liczyć ilość głosów, oceniać argumentację, bo zastanawiam się. Oczywiście się nie rozstrzyga przez głosowanie, bo to nie o to chodzi. Natomiast odnośnie niektóre linie autobusowe 66, 55 zachowaliśmy, dojeżdżają odpowiednio do śród czy do Ratej, w związku z tym to nie jest system, który wyłącza w ogóle linie autobusowe z Ratej i nie mają dojeżdżać do Ronda Śródki czy do Ronda Rataje. To oczywiście nie będzie tak istnieć. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że linia tramwajowa nie obsługuje całych Ratej, no bo to jest niemożliwe. Natomiast również Państwo, najwięcej Państwo, nie tylko pokazujecie, jak wygląda Rondo Rataje w tej chwili, jak jest zatłoczone. Mhm. I proszę sobie spojrzeć na godziny szczytu i nie tylko, że autobusy widzą już dach dworca na Ratajach, a do niego dojadą za 20 minut. No tak, tylko pytanie, czy jak się przerzuci cały ruch, tak jak mówił pan Bejm, wzdłuż linii tramwajowej i będzie się opierał cały ten ruch do osiedli na liniach autobusowych, to sytuacja nie będzie trochę analogiczna? Ale nie cały ruch, nikt nie mówi zero-jedynkowo, albo cały, albo nic. Mówimy o wariancie takim pośrednim. Rozumiem. Jak Rada Osiedla zamierza w ogóle w całości ten projekt opiniować? Chcemy się opierać głównie na głosach mieszkańców, dlatego właśnie jako Rada Osiedla organizujemy te konsultacje społeczne. Przez 4 dni są przewidziane te konsultacje. Ja poszczegóły, kiedy dokładnie, dla jakich osiedli są prowadzone te konsultacje, zapraszałbym na stronę internetową naszej Rady. Mm-hmm. Tak, my dzisiaj terminy też podajemy. Od poniedziałku do piątku. Co, na razie pan nie jest w stanie nam nic powiedzieć? Nie, jak najbardziej jestem w stanie powiedzieć. Bardzo zależy nam na tym, żeby jedną z tych 4 linii Krzesiny Spławie, które planuje się skrócić do Franowa, bardzo byśmy chcieli, żeby chociaż jedną z tych linii jednak, żeby docierała to, do co dzisiaj mówiliśmy, do Panie Dyrektorze, mam pytanie do Pana o pętlę na Franowie. Jak ona będzie wyglądała? Ona będzie jakoś, nie wiem, tam stanie jakaś poczekalnia, biletomaty? Nie, to będzie pętla tramwajowa, autobusowa, 3-4 linie, w zależności od tego, jak ustalimy, czy jak zaopiniujemy. Będą oczywiście wiaty, będzie też możliwość skorzystania z WC i będzie przesiadka tramwaj, autobus. Tramwaj. Biletomaty tam są założone? Biletomat będzie założony. To już jest mój konik, hobby. Już wiem, że Pani Redaktor się na pewno o to zapyta, więc będą biletomaty. Biletomat, o nie biletomat. Aha, jeżeli Pan tak wyprzedza te moje pytanie, to bardzo się cieszę, bo ja w takim razie chciałabym wiedzieć... To znaczy, znam już te pytanie. No zresztą my znamy potrzeby pasażerów. To nie jest tak, mieszkamy w tym mieście tu i teraz. To trochę już wyprzedza i super, gdyby tak było zawsze. Pytanie kolejne o te biletomaty, czy na wszystkich przystankach trasy tramwajowej na Franowo te biletomaty będą stałe, tak? Panie doktorze, co jeszcze można by zasugerować Zarządowi Transportu Miejskiego, żeby ten system działał lepiej? Myślę, że należałoby zasugerować może nie tyle co dla ZTM, ale również ZDM, dobre połączenie piesze i rowerowe, przynajmniej jeśli nie ma pieniędzy na drogę, również dla samochodów z osiedlem Przemysława do pętli tramwajowej. Ten temat istnieje i niestety to osiedle zostało praktycznie przez zajezdnie odcięte od świata. Będą mieli blisko pętlę, ale będzie bardzo trudno dotrzeć do niej. No właśnie, i to jest kolejne pytanie o osiedle Przemysława, bo generalnie można zastanawiać się, czy jest możliwe szybsze połączenie z tym osiedlem. No, na ile ten nowy układ komunikacyjny tutaj coś zmieni na lepsze? No i jeszcze będą musieli chwilę poczekać. Mhm, ale kiedy i w jaki sposób zmieni to się ten dojazd? To już raczej pytanie jak tutaj kolega wspomniał, do Zarządu Dróg Miejskich. No nie, zastanawiam się, czy Zarząd Transportu Miejskiego jest w stanie tutaj jakąś propozycję swoją złożyć w tej chwili. No swoją nie, no my odpowiadamy za komunikację zbiorową, a to jest typowe pytanie dla... No o drogowy aspekt nie tej sprawy za, oczywiście, za nie, ale... ani deklarować coś, ani... Oczywiście zastanawiam się, jesteśmy w kontakcie, na pewno to wszystko przekazujemy. Czy jesteście w stanie rozwiązać tę sprawę na przykład jakimś autobusem. Bardzo dziękuję panowie za wizytę w naszym studiu. Rafał Kupś, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Krzysztof Cieloch z Rady Osiedla Hartowo i Michał Bejm, ekspert z Instytutu Sobieskiego, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panowie raz jeszcze dziękuję za wizytę u nas w otwartej antenie. Państwu dziękuję za uwagę, za udział w naszym programie, za momencik sport, a potem o 21:00 podsumowanie dnia. Do zobaczenia.